Serdecznie wszystkich witam jeszcze raz na Dniach Baltazara w Przewozie. Ja, ich freue mich natürlich auch, dass wir hier heute wieder im Przebosz dieses schöne Festival feiern dürfen. Ich freue mich, dass wir die Chöre wieder hier so zahlreich heute hören dürfen. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Cieszymy się, że możemy znowu w tym roku uczestniczyć na tej uroczystości Dniu Baltazar. I owszem, cieszymy się na wszystkie występy, które dzisiaj będą. Dobry festyn, jak co roku, myślę, że nie będzie, na pewno nie będzie gorszy. Zwykle z roku na rok te festyny są lepsze, cieszą się większym zainteresowaniem i to jest tak dobry pomysł, wydobyć gdzieś tam z mroków legendę, czy też powiedzmy, no może nie legendę, może to prawda, miejmy nadzieję, że to była legenda jednak i zbudować na niej taką piękną imprezę znaczącą dla współpracy na pograniczu polsko-niemieckim, a dokładnie na pograniczu powiatu żarskiego i sąsiedniego powiatu Görlitz. Mam nadzieję, że w tych czasach nie będzie nam absolutnie grozić wieża głodowa Baltazara. No myślę, że nie, że miałoby to nie, wieża na pewno nie. Mam wrażenie, że gmina cały czas rośnie. Tak, oczywiście, no to jest właśnie bardzo dobry przykład, jak można w małej gminie, w niewielkiej gminie, gdzie praktycznie nie ma przemysłu, nie ma dużych przedsięwzięć, można skutecznie i dobrze podnosić poziom życia mieszkańców. Tak, żeby nie uciekali, żeby po prostu byli zadowoleni z tego, że tu żyją, mieszkają. No to jest tak naprawdę pozytywny przykład. I działalności całej Rady, ale przede wszystkim wójta, który no po prostu już kolejną kadencję wykazuje bardzo dużo inicjatywy, żeby właśnie ludziom się żyło lepiej. Znajdujemy się w tej chwili w Przewozie przy wieży głodowej Baltazara. Jak to było z historią, jak to było z legendą? No tak, 540 lat temu w tej wieży, 15 lipca 1472 roku, według kroniki opatów żagańskich, zginął śmiercią głodową Baltazar, starszy brat Jana II Szalonego, księcia żagańskiego. Oczywiście to jest legenda. Legenda pochodząca ze strony no niekoniecznie obiektywnej. Sam przydomek Szalony Jan dostał właśnie dzięki Augustianom. Dlaczego? No, on chciał opodatkować duchownych, chciał opodatkować Augustianów, więc oczywiście można od razu powiedzieć, że po gombrowiczowsku dorobiono mu gębę. Więc czy faktycznie zginął tutaj śmiercią głodową? Trudno powiedzieć. Na pewno umarł w 1472 roku w Przewozie, ale jak? To nie wiemy. Oczywiście śmierć głodowa jest bardziej jednak wstrząsająca i bardziej na pewno na sumieniu ważyła Jana II niż śmierć, powiedzmy, poprzez egzekucję, ścięcie, czy uduszenie, czy tym podobne. Jest to święto Baltazara, po prostu na rocznicę śmierci Baltazara, co roku jeszcze przed wojną, tak i teraz my już 8 raz prawie, czy 7, wspólnie z burmistrzem z Krauswitz wcześniliśmy to święto. Zapraszamy Brać Rycerską, żeby po prostu dalej promować przewóz i promować naszą współpracę. Mamy dużo historii, a jak wygląda współczesność? No dzisiaj współpraca między gminą Przewóz a Krauswitz to jest chyba ewenement w Polsce i bardzo nam się dobrze współpracuje już chyba z 20 lat, a już od 12 lat razem z Rudim. Wszystkie imprezy, od dożynek, popalenie czarownic, po Baltazara świętujemy wspólnie. Finansujemy nieraz wspólnie, jeżeli nie dostajemy dofinansowania z Unii Europejskiej, także ta współpraca. I po całej w sumie, można po zachodnich Niemczech i do Belgii wspólnie jeździmy odwiedzać ich przyjaciół i naszych, także i harcerze, młodzież szkolna, na każdej płaszczyźnie. Czy Niemcy wiedzą o tym, że Przewóz jest tak gościnny i zaprasza na przykład mieszkańców Krauswitz do siebie?
ob Deutschland weiß, dass die Gemeinde Przewóz so gastfreundlich ist, dass damit die Leute auch herkommen. Ja, wir machen also ganz viel Werbung für die Gemeinde Przewóz. Die Feste, die wir zusammen feiern, die geben wir auch bei uns in der regionalen Presse bekannt. Und wir haben natürlich ein sehr gutes Verhältnis mit Przewóz und wollen diese Partnerschaft freundschaftlich in Gemeinschaft hier Deutsch und Polen zusammenleben. Na pewno Niemcy wiedzą o tym, że gmina Przewóz jest gościnna, ponieważ oni u siebie tam dużo plakatów mają, które wywieszają. Jest również artykuł w gazecie dawany, także Niemcy już wiedzą o tym, że po prostu możemy liczyć na taką gościnność z gminy Przewóz.